Witam Was w kolejnym odcinku kanału Alarmy Sklep. Dzisiaj zaprezentuję Wam nowy manipulator graficzny Int TSH2, który występuje w dwóch wersjach, 7-calowym i 4-calowym. Zapraszam do krótkiej prezentacji. Nowy manipulator graficzny firmy Satel występuje w dwóch wersjach, z ekranem 7-calowym, czyli Int TSH2 oraz z ekranem 4-calowym, czyli Int TSG2. Do wyboru mamy dwa kolory, kolor czarny oraz kolor biały. Jaka jest różnica między ich poprzednikiem? Tak jak widzicie, kolor czarny ma ekran w kolorze czarnym, obramowanie oraz podstawę. Tak więc całość jest w jednym kolorze, to samo tyczy się koloru białego. Powiedzmy sobie coś o elektronice, procesorze. Wersja 7-calowa w porównaniu do swojego poprzednika 7-calowego jest 2 razy szybszy. Jeśli chodzi o wersję 4-calową, jest aż 4 razy szybszy. Tak więc duża poprawa w sterowaniu, w szybkości obsługi. Jeśli chodzi o ekran, jest to ekran pojemnościowy. Pomaga nam to w wybieraniu konkretnych funkcji oraz wprowadzona została funkcja sterowania gestami. Jeśli chodzi o kolor, głębia kolorów jest naprawdę duża. Ekran wyświetla aż 16 milionów kolorów. Po załadowaniu naszych zdjęć, oczywiście klawiatura posiada slot na kartę pamięci. Mamy naprawdę ładny obraz na naszym ekranie. A teraz przejdźmy do naszego małego warsztatu. Pokażę Wam w podstawowej konfiguracji, jak wygląda sterowanie tą klawiaturą. I jesteśmy w naszym mini warsztacie. Być może forma, w jakiej nagrywam to, co pokazuje nam klawiatura, nie będzie oddawać na filmie tego, jak naprawdę wygląda ta głębia kolorów i jakość tego ekranu, aczkolwiek chciałbym skupić się na tym, jak wygląda interfejs. Oczywiście klawiatura, manipulator, przepraszam, jest dostępny u nas na sklepie alarmysklep.pl. Zapraszam do odwiedzania naszego sklepu. Możecie zamówić u nas tą wersję manipulatora lub wersję 4-calową, uruchomić u siebie, zmienić manipulator. Sami będziecie zaskoczeni jakością, a ja pokażę Wam teraz, jak pokrótce wygląda interfejs. To jest pierwszy ekran, tak więc data, godzina. Wejdziemy w pierwszy ekran, mamy załączenie czuwania, czuwanie nocne, dzienne, wyłączenie. Na dole mamy skróty klawiaturowe, czyli alarm napadowy, medyczny, pożarowy oraz informacje. W prawym górnym rogu jest logowanie. Oczywiście klawiatura przyjmie wielu użytkowników. Każdy z nich może tworzyć swój interfejs. Zalogujmy się. Wpisujemy hasło. Jest bardzo podobne logowanie jak w wersji TSI. Zatwierdzamy. Mamy informację zmień hasło, czyli standardowo. Tak jak mówiłem, system jest uruchomiony w standardowej wersji. Mamy zalogowanego administratora, co widzimy w prawym górnym rogu. Wywołamy sobie menu. I tak wygląda menu strefy. Tu możemy sobie wybrać strefę i uruchomić system. Pełne czuwanie plus blokady, czuwanie bez wewnętrznych. Tak więc opcje uruchamiania się nie zmieniają, aczkolwiek interfejs jest trochę inny. Anulujemy. Przejdziemy do poprzedniego ekranu. Wybierzmy wejścia. Tu będziemy mieli listę naszych wejść, które są zaprogramowane w systemie. Dalej mamy wyjścia, awarie, zdarzenia, użytkownicy, testy, ustawienia oraz inne. Tak więc o wiele lepiej jest to skonstruowane niż w wersji poprzedniej, aczkolwiek wersja poprzednia jest równie dobra.
też ma swoich zwolenników. Wejdźmy w ustawienia. Tu mamy gong w manipulatorze, programowanie zegara, zmiana hasła, tak więc te podstawowe informacje. Możemy oczywiście uruchomić manipulator. Możemy uruchomić czyszczenie ekranu, głośność. Mamy opcję regulacji tej głośności. Przejdźmy do poprzedniego menu. Jasność również jest. Dostęp serwisu. Tu nam się wyświetla klawiatura. Możemy sobie zatwierdzić. Mniej więcej tak to wygląda. Przejdźmy sobie do użytkownika serwis. Wylogujemy się z administratora i ponownie logujemy się jako tym razem jako serwis. OK. Wchodzimy w menu. Menu jest bardzo podobne, ale dodatkowo mamy opcję trybu serwisowego. W tym momencie wyświetlają nam się wszystkie opcje, które możemy zmieniać w systemie. Jest to bardziej wygodniejsze niż w wersji poprzedniej bądź w klawiaturach z ekranem LCD. Spróbujmy sobie wejść w wejścia. Zmienimy sobie opcję w wejściu pierwszym. Tu nam się wyświetlają te opcje i tak jak widzicie na górze, jak czytają nam się wszystkie opcje, na górze mamy, przepraszam, przez przypadek nacisnąłem, tu mamy po kolei, które opcje zostały wybierane. Wrócimy sobie do poprzedniego menu. Możemy wywołać różne opcje. One nam się tu powoli ładują. Na górze widzimy tą ścieżkę. Wstecz. Przejdziemy do głównego menu. Koniec trybu serwisowego. Czekamy, aż wyjdzie z opcji serwisowej. Tak więc mniej więcej tak to wygląda. Wszystko możemy sobie zmienić, załadować zdjęcia. Ale to pokażę Wam w innym odcinku, jak to się robi. Dokładnie. Tak więc pokrótce to wszystko. Myślę, że troszeczkę przybliżyłem Wam to, jak wygląda ten interfejs. Zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych odcinków. Jeśli macie jakieś życzenia, co byście chcieli zobaczyć, co byście chcieli się dowiedzieć, piszcie, dzwońcie. Na pewno postaramy Wam się pomóc. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!